Dzień dobry bardzo, jestem Itan, mamy godzinę 16 i znowu odcinki z Urfa, którego po prostu nagrywałem sobie na zapas. Tak więc znowu bierzemy Evelyn i zobaczyłem, i to w sumie wszystko jedno gdzie pójdę, więc może być i bot. Garen pewnie będzie chciał pójść na top, więc okej, ja pójdę sobie na bota z masterem. Kartus, tak? Poszedł na mida. Cienie mnie przywołują. 30 sekund do pojawienia się stworzy. Co ty tam kombinujesz, master? O nie, nie goń, kurde. Po co gonisz? Ona mnie nie widzi, więc ja mogę sobie spokojnie się podkradać, a ty jeszcze ją płoszysz. Pojawiły się stwory. No i ładnie. I tak to ma wyglądać. Ja zyskałem asystę. Wprawdzie master się troszkę w to wcinał, ale można mu wybaczyć. No i dobra. Nie mamy swojego pierwszego killa. Dokładnie. W takim tempie to to można niszczyć. Okej, gdzie nam kuń? Więc z tym kuniem lepiej uważać. Chodź master, chodź. Chodź master, gdzie żeś tam polas? Odcinamy ich od farmy. Dobra, te dwa sobie weźcie. Dobra. Ja się cofam, troszkę kasy mam, ale mało życia, więc to jest dobry powód, żeby się cofnąć po prostu. Dobra. Na to sobie spokojnie poczekam. Dobra, ty jesteś mój. No i ładnie. Trzy trupy. Easy. Przeciwnik pokonany. No chodźcie tutaj. Okej. Już mi tutaj idą w trójkę. Ciężko jest poruszać się z taką gracją na wysokich obcasach. Żeby tak Timo załatwić, nie, bo tutaj zostanie sam na trzech, więc to będzie. No i ładnie. Wprawdzie troszkę. Troszkę mnie tutaj. Dasz radę? Chociaż pewnie. Nie, dobra, nie zginiesz. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Dobra. Ja się cofam. Załatwimy Timo. No
2515, no dobra, już poczekam sobie, bo to w sumie bardzo mało czasu, więc luzik. Przeciwnik pokonany. Okej, ładnie. O, co się tam sam pchałeś? Właściwie to po co zostawałeś tak bez sensu wyczekiwał? A ten co? Zwątpił z gry? Gdybym tak zrobił... No dobra, dwa też mogą być. 3-1, ja właściwie wychodzę z tego... Wychodzę z tego bez szwanku. O ile wierzę mnie. W ten sposób właśnie troszkę źle nie potraktuję. Ale opłacało się. Dobra, to już mam, więc idziemy po następne. To akurat najmniej z tego wszystkiego jest mi tutaj potrzebne, więc mogę poczekać. Gdzie uciekasz? Zabija? Nie zabija. Ciężko jest poruszać się z taką gracją. Ale boją się. Ty właściwie chcesz to zrobić? Gdybym cię tak... No, dokładnie. Po co wam to było? Tego to ja nie wiem. Master jeszcze zrobił smoka. Tak więc jest easy. Przeciwnik pokonany. Idę po tego. Dałoby mi się odciąć mu drogę? No, skubany. Sojusznik pokonany. No naprawdę? Przecież tam ledwo co życia miał. W mrok nocy. Nie do powstrzymania. Dobra. Zrobię sobie żabę. I zrobię sobie wilki. No. Rozwal wieżę.
Wnik pokonany. Пустошение! В мрок! Легенда! Ну и ладно. Granie tą postacią na Urfie jest po prostu tak mega proste, że to szok. Dobra, idźmy teraz, spróbujmy tą dwójkę. Życie mi powoli wraca, mam ulta, oni nie wiedzą, że ja nadchodzę. No i dokładnie. Oj, aż zanadto się troszkę pchałem do przodu. No ale dobra, można im wybaczyć to, że jednak grają jednego mniej, co nie zmienia faktu, że nawet gdyby grali 5 na 5, to wielkich szans by nie mieli. Gdybym sobie tak tutaj poczekał i na przykład was tutaj zabrał. Dokładnie. Oj, dopadam. Ajdź kurczę. Nie miałem jak się przedostać na drugą stronę i to był śmieszny błąd. Bo on wiedział, że może mnie po prostu tak wykończyć. Dobra. 16, no reszta już tak. Reszta już tak troszkę biegnie. No, gdzie są miniony? Dawajcie minionki i robimy tą wieżę. Oj, Timo też prawie udało się pokonać. Gdybym wziął Timo na cel, to pewnie by mi się udało. Ale że można potraktować tę grę jako zwykłą zabawę, to można też robić co się chce. No i dobra, trójka załatwiona. Zróbmy jeszcze inhibitor.
kolejne dwa trupy. Także można powiedzieć, że to byłoby na tyle, moi drodzy. No jeszcze może... Tak, jeszcze do tego zginąłem, bo trochę za bardzo się pchałem do przodu, ale zakończyć z grę 24-4-6. No jest po prostu easy gra tą postacią na Urfie. Na początku myślałem, żeby wziąć sobie Gina, ale stwierdziłem, że kurczę. Jeżeli tutaj będę mógł praktycznie cały czas naparzać w toku i zadawać całkiem spore obrażenia, do tego mając tutaj ten kostur, mogę jeszcze ich troszkę spowalniać, to już jest w ogóle totalny luzik. No dokładnie. Jeszcze trzy trupy na koniec. Dziękuję. GG. I cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawiliście łapki, suby, komentarz. No i cóż, słyszymy się już w kolejnym. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, hej!